Nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie mogę się doczekać Gotika Remake. Niezależnie od tego czy będzie świetny, czy będzie drewniany. Znaczy, nie oszukujmy się, nawet jak będzie świetny, to będzie drewniany. Ale niezależnie czy będzie świetny i drewniany, czy gówniany i drewniany, na pewno wywoła emocje. Szczególnie jak będę streamował tę grę, co zamierzam robić. Jeśli będzie świetny i drewniany, wywoła pozytywne emocje i przypływ tej pozytywnej nostalgii. A jeśli będzie gówniany i drewniany, też na pewno przywoła emocje i to potężniejsze nawet te negatywne. No ale dowiemy się w swoim czasie. A kiedy to będzie, to jeszcze tak naprawdę nie wiadomo, bo nadal nie podali daty premiery. No ale w następnym roku, na początku następnego roku, zapewne w pierwszym kwartale. No ale w miniony weekend między 25 a 27 października miało miejsce PGA Poznań Game Arena 2024, na którym THK Nordic miało swój cały panel oraz osoby uczestniczące w PGA miały okazję stanąć w półtora godzinnej kolejce, aby zagrać w Nyras Demo, ciągle nazywany Nyras Demo, no bo gra się w nim Nyrasem, chociaż już widziałem posty na jak będzie w Korynis, że głos bezimiennego jest słaby i nie pasuje, mimo że to był Nyras, a nie bezimienny. No. i dalej nie wiemy, kto będzie podkładał głos Bezimiennemu, no ale to swoją drogą. No i paru youtuberów też miało okazję zagrać i się pojawiło bardzo dużo opinii w internecie, no ale zanim jeszcze PGA się rozkręciło, dostaliśmy też parę oficjalnych materiałów z Gothica Remake, od których myślę sobie zaczniemy, bo też nam wprowadzą... Trochę kontekstu. Dostaliśmy króciutki 50-sekundowy zwiastun z polskim dubbingiem, zapowiadając możliwość grania w Gothic Remake demo na PGA, właśnie. Cóż, pora rozpocząć nowe życie. Mamy tutaj nidrasę płynącego, idącego sobie. Chciałbym o coś zapytać. Wciąż żyjesz? Dobrze. Jestem Diego. I mamy Diego. Nikogo tu nie obchodzi, Twoje imię, chłopczy. Chyba, że dasz im ku temu powód. Proszę, proszę. Nowa twarz. Dopiero co cię wrzucili. Nie zła być. Gdyby nie lawina skalna, kilku z naszych z pewnością wyszło ci na powitanie. Witamy w kolonii. E, witamy w kolonii. Z tego krótkiego materiału ja, ja po prostu, ja się ucieszyłem, bo dubbing brzmi bardzo dobrze. W roli Diego ponownie Adam Bauman. Nyrasowi co ciekawe podkładał głos Michał Klawiter, czyli znany z Marwina, e, aktor głosowy e, z Kronik Myrtany, któremu poszło bardzo świetnie. Przy czym e, hmm, czemu akurat Nyras, a nie blizna? Skoro Kroniki Myrtany prowadzą do tego, że Marvin zostaje blizną, co jest trochę niepodważalne, mimo jak bardzo bym nie chciał, żeby to był fakt, bo akurat zakończenie kronik Martana mi się osobiście nie podobało, mimo że cały mod był zajebisty. E, no to samo zakończenie mm, trochę mnie. Mm, ale to nie o tym mowa teraz, więc y, nie zagłębiałem się w ten temat. Neraz podkłada głos Michał Klawiter. No i to, to mnie, tu mi się pojawia pytanie, czy też Michał będzie podkładał głos. Bliźnie. Czy dojdzie do takiej samej sytuacji, jak do tego, że Adam Bauman, na przykład, w oryginale, podkładał też głos Świstakowi, gdzie w remake'u Świstakowi podkłada już głos Mirosław Zbrojewicz, gdzie za to w oryginale Mirosław Zbrojewicz podkładał głównie głos Orkom. Chyba tylko i wyłącznie Orkom. Idą w różnorodność tych głosów, więc niektóre na pewno głosy nie będą tymi samymi. Które znamy z oryginałów, właśnie na przykład świstak będzie brzmiał inaczej, bo wcześniej podkładał mu głos też Adam Bauman, tak jak Diego. Laresowi też podkładał głos Adam Bauman, I więc będą różnice od oryginału. Z jednej strony to dobrze, z drugiej o, trochę smaczku straci, ale jak będzie różnorodniej, będzie lepiej. No i wszystkie te dialogi brzmią jak z Gotika. Najbardziej mnie ucieszył ten fragment. Ha, nie to być! Niezła was, to brzmi, to brzmi jak wyciągnięte prosto z gotika, I nawet nie sam fakt samego tekstu, tylko to z jaką intonacją zostało to wypowiedziane. To brzmi zarąbiście po prostu. Taki króciutki zwiastun dostaliśmy, a potem dostaliśmy jeszcze cały trailer z polskim dubbingiem. Ten sam trailer, co dostaliśmy dwa miesiące temu na Gamescomie. Tylko wtedy był po angielsku. Chociaż ten się ciut różni. Są chyba... Trzy czy cztery inne ujęcia w tym trailerze, mimo że trwa tyle samo. No i mamy polski dubbing. Nie będę może pokazywał całego trailera ponownie. Jak ktoś chce, sobie zobaczę. Linki zamieszczę w opisie, oczywiście. Ale tak, ta scena jest inna. Jak sobie porównamy dwa trailery, polski i angielski, scena w polskiej wersji trailera, gdzie siedzą orkowie, jest trochę bardziej pusta. Albo może kąt kamery jest inny. Może zmienili wystrojenie obozu, ale w pierwszym trailerze wyglądało to tak. Ciaśniej, więcej elementów, chociaż może to po prostu jest zmiana kątu kamery. Ciężko mi ocenić. Ciutkę zmienili to ujęcie. Lądował w kopalniach rudy w Corini. Gdzie w tej kopią w pierwszym trailerze. Praca kamery po prostu była inna. To nie jest jakaś wielka zmiana. Tu jest bardziej subtelna ta, ta praca kamery. Tutaj jest o wiele bardziej dynamicznie. Tak nienaturalnie. Osobiście dla mnie najważniejszą zmianą jest w minucie 55, gdzie Mag Wody inaczej czyta książkę. W ciągu... Gdzie w polskim trailerze widać, że robi to magią, a nie jak w oryginalnym trailerze. Gdzie wygląda jakby bardzo energicznie, po prostu walił z plaszczaka w stronie, żeby ją przerzucić. Gdzie czytałem bardzo sporo dyskusji na temat, że o, on to czyta magią. Nie, to po prostu jest chujowa animacja. I się ludzie kłócili, na, szczególnie na gotikawce, na czym polega ta animacja. No Dla mnie to ewidentnie dotyka tej strony, więc po prostu dla mnie była słaba animacja i zastanawiałem się, czemu w ogóle ją wsadzili do trailera. W polskim trailerze już to wygląda o wiele lepiej. W ciągu dnia. Dalej dla mnie czytanie książki magią jest trochę takim e, dość e, frywolnym użytkowaniem niszczycielskiej mocy, żeby przewinąć parę kartek. Jakby. Hmm. Nie wiem, czy jako mag chciałbym tracić manę, żeby zrobić coś, co mogę zrobić. Tak. <grystanie> no ale taki wybór stylistyczny, I guess. Co ciekawe, też zmienili scenę rozmowy z Draxem. I zdobądź ich szacunek wykonując szereg złożonych zadań. No w polskim trailerze wygląda to w ten sposób, a w tym angielskim, tak. Moja teoria, co do tego, jest taka, że musieli nagrać tą scenę ponownie, bo tutaj pojawiają się napisy. W angielskim po angielsku, a w polskim po polsku, a mówili już przy prezentacji trailera, że kąty kamer będą dynamiczne i będą się zmieniać, nie będą nigdy takie same w rozmowie, co linijka, czy tam co opcja dialogowa. Te kąty kamery będą się zmieniać, nie będzie to statyczne ujęcie, więc po prostu myślę, że nagrywając ponownie ten dialog. Tym razem z polskim dubbingiem i polskimi napisami wylosowała im się inna kamera. Tyle by było z tych jeden do jednego, jeśli chodzi o te trailery, ale też ja odczułem pewną różnicę w tym tekście. Który tutaj Adam Bauman nam prezentuje w roli Diego, który jest tym samym tekstem, co dwa miesiące temu w tym trailerze angielskim. To jest jeden do jednego ten sam tekst, tylko przetłumaczony na Polski jeśli chodzi o ten taki marketingowy spin na to, czym jest Gothic remake. I jak do tego podchodzą. Tylko dla mnie różnicą jest tutaj, kiedy okłamuje nas jakiś no name, a okłamuje nas Diego, mówiąc to. Doświadcz złożonej symulacji życia na skalę niespotykaną dotąd w grach wideo. Bardzo wątpię. To ewidentnie pisał marketingowiec, który możliwe, że nie ma nawet styczności z grą i nie grał w nią, ale mam wrażenie, że takie rzucanie takim tekstem, oj, nie pasuje. Nie pasuje szczególnie do gry podwójne A i brzmi jak coś, co by powiedziało Ubisoft, reklamując swoją kolejną grę quadruple A. To po prostu nie będzie miało miejsca, że. Że poziom symulacji życia będzie jak dotąd niespotykany w jakiejkolwiek grze RPG dotychczas. No nie oszukujmy się, tak na bank nie będzie. Typowy marketingowy bełkot, który no, nie będzie miał odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ale tak, poza tym, bardzo miło było usłyszeć Adama Baumana w roli właśnie tego narratora, który nas wprowadza do świata kolonii karnej Gotika. Tak jak w oryginale, Diego był naszym pierwszym takim przewodnikiem po tym świecie, który nas wprowadził do tego świata. Opowiedział nam o obozach, powiedział do którego najlepiej dołączyć, i potem pomagał nam odnaleźć się w tej. Kolonii karnej, no ale idąc już dalej, zarówno gracze, którzy uczestniczyli w PGA i czekali w tej półtora godzinnej kolejce, jak i twórcy internetowi, czy to z różnych portali, czy YouTube'a, mieli okazję zagrać w to demo, gdzie się grało razem i mają swoje opinie. Tutaj mamy artykuł z gothic.org.pl, przepraszam, gothic.org.pl, to polska strona. Gdzie piszą tak? Ubiegły tydzień upłynął w polskim Community Gothic pod znakiem remake na PGA 2024. Z najnowszej zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że nieraz demo otrzymało polski dubbing. W ten sam dzień mogliśmy obejrzeć polską wersję trailera, który otrzymaliśmy przed Gamescom 2024. No, tak jak powiedziałem. Wersję, która, jak się okazało, nie różniła się wyłącznie dodanym dubbingiem w wykonaniu Adama Baumana. Czyli tak, czyli te różnice, o których wspomniałem przed chwilą. Dzięki uprzejmości autora kanału Szczurkowski, jak i korzystając z materiałów z innych źródeł, przedstawiamy wam, na ile poszerzyła się nasza wiedza na temat Gothic Remake przez ubiegły tydzień. Polski dubbing zmienił odbiór. Rodzimy język w kwestiach mówionych zdecydowanie ociepla wizerunek gry. Przyjemny głos Adama Baumana w roli. Diego wita nas już na samym początku gry, a Michał Klawiter, głos Marwina z Kronik Myrtany, jako Nyras to świetny wybór ze strony producentów. W poniżej przedstawiamy pełną obsadę aktorów głosowych biorących udział w Nyras Demo. Nyras, Michał Klawiter, tak jak wspomniałem, gdzie w gotyku klasycznym <grych> z 2001, był to Jacek Sołtysiak. Diego Adam Bauman to jak w oryginale. Świstak Mirosław Zbrojewicz, gdzie w oryginale Świstaka odgrywał Adam Bauman, jak wspominałem na początku. Ori w remake'u to Janusz Zadura, Ori w klasiku to Marek Obertyn. Radford to ten sam aktor głosowy, Robert Tondera, Drax i Janusz Wituch w remakeu, gdzie w klasiku to był Marek Obertyn, ponownie tak samo jak Ori, a Kirgo w remake'u to Paweł Szczęsny, tak samo jak w klasycznym gotiku. Więc są tu różnice. Widać, stawiają na różnorodność tych aktorów głosowych, tak jak wspomniałem na początku. No, i chyba to dobrze. Chyba to dobrze. Chociaż myślę, że jakby chcieli ograniczyć ten budżet i zrobili tak jak w oryginale, że na przykład Świstakowi też podkłada Adam Bauman głos, tak samo jak Diego. Nie miałbym niczego za złe remake'owi. Lecąc dalej, jak można zauważyć, obsada została wzbogacona i teraz każdą postać ożywia inny aktor. Firma Albion, odpowiedzialna za produkcję dubbingu, najwyraźniej chce dodać grze jeszcze więcej charakteru poprzez więcej unikalnych głosów dla postaci występujących w Gothic Remake. Już po samej prezentacji inny raz demo, widać, że poziom wykonania znacząco przewyższa pierwowzór. Nagrali też parę wypowiedzi od fanów, którzy mieli okazję zagrać w Gothic Remake, ale nie będziemy ich tu odsłuchiwać. Bardziej mi interesuje to, co napisał e, Kedart. Oprócz osób Przepytanych przez yy, Szczurkowskiego, swoją opinię dostarczył nam Kedart, członek zespołu Złote Wrota, pracującego nad drugą częścią modyfikacji do Gotika Kruka o tym samym tytule. Ogrywałem remake na PGA i powiem wam drewno większe niż pierwowzór. Klimat ma super, choć może niektórym przeszkadzać mocne wejście w wulgaryzmy. To już nie pierwszy Goticzek, gdzie cholera była najostrzejszym wyrazem emocji, tu nas zwyzywają od pi i nie będą się gryźć w język. Co mi osobiście trochę może wadzić. Mimo, że lubię wulgaryzm i za każdym razem mam banana na ryju, jak gram w Wiedźmina, chociażby, kiedy słyszę po prostu te wyzwiska, czy to lecące w stronę Geralta, czy każdą inną, tak Gotik. Myślę, myślę, że część tego klimatu budowało ten, ten brak tych przekleństw. Albo fakt, że nikt nie mówił do siebie per pan. Więc ten język, ja jestem dość przywiązany do tego, szczególnie do tego, że nie było żadnych przekleństw. Mam nadzieję, że to będzie pasować. Muszę usłyszeć, żeby się wypowiedzieć. Graficznie jest w miarę okej, okay. nagrę AA w sam raz, ale nie niezaczytelnie. Mój ziomek na przykład nie potrafił znaleźć miecza. Ja to bardziej na pamięć znalazłem, bo całkiem dobrze odwzorowali lokację. Miecz w szkielecie jest tam, gdzie w pierwowzorze. Podejrzewam, że będzie słabo zoptymalizowany. Demo miało bardzo niską rozdzielczość na wolumetryce. A sprzęty z takich wydarzeń to kombajny, więc musieli mieć problemy z wydajnością, że obniżyli tak jakość. I tutaj też mam obawę. Ostatnio grałem w dwie gry na Unrealu 5, wiadomo, Wukong. Był świetnie zoptymalizowany. Mogłem grać na swoim sprzęcie yy, z RTX-em 3070 i Intelem 11700 bez żadnych zacinek, płynnie w 120 klatkach, na wysokiej rozdzielczości, z generowaniem klatek i do tego streamując w 60 FPS-ach i było zarąbiście. Yy, za to z drugiej mańki mamy Silent Hilla 2 remake, którego nie dałem rady streamować, bo widzowie mieli pokaz slajdów, gdzie mi się gra osobiście nie zacinała, streaming już nie wyrabiał. Komp już nie wyrabiał ze streamingiem, nie potrafił przerobić tej gry. Silent Hill 2 był o wiele gorzej zoptymalizowany. Do tego stopnia, że nawet w menu były lagi. Więc no, ta optymalizacja Unreal 5 chyba trzeba na nią po popracować trochę, a nie tylko opierać się na tym, co jest w samym silniku. I tutaj Kedart może mieć trochę racji, że można być trochę zaniepokojonym tą optymalizacją. Niektóre rzeczy się dłużą, bo wolniej się otwierają niż w klasyku. Deptanie książczy przyjemne, ale będzie upierdliwe, gdy będzie ich za wiele do zeptania. Poruszanie się to duża męka. Postać biega z opóźnionym zapłonem na sprincie z taką prędkością, jaką oczekiwałbym od normalnego biegu. Wydaje mi się, że chcieli realistyczniej podejść do tego, ale realizm nie jest gameplayowo fajny, nie chcę maratonczyka, co truchta. No i Kadart nie jest jedyną osobą, która mówi, że bieganie jest drewniane. Potem sobie przejdziemy do innych wypowiedzi na ten temat. Ale tak, no też uważam, że realizm nie jest gameplayowo fajny. Lubię realizm w grach, ale do pewnego stopnia nadal stawiam gameplay nad. Cokolwiek innego, tak naprawdę. Jeśli gameplay jest dobry, nieważne, czy jest realistyczny, czy nie. Jeśli jest dobry i realistyczny, to na pewno jest na plus. Ale realizm nigdy nie powinien stawać ponad to, czy gameplay jest przyjemny. Więc zobaczymy, jakim to wyjdzie. To na moje była okrojona wersja, bo na przykład nurkować nie mogłem. A pamiętam, że na pokazie w kolonii nurkowali. Tu też od razu widziałem komentarz na jak będzie w Korinis, że ktoś nurkować jednak potrafił, tylko chyba nacisnął C. No i to jest kwestia już sterowania tej Kedart najwidoczniej nie odkrył tej opcji, więc tutaj akurat... Nie jest stwierdzenie, że nurkowania nie ma, tylko że on po prostu tego nie znalazł. Walka to na początku będzie męka, nie było od skoku. Rozumiem, że postać jest zerem skillowym, ale, ale poruszanie się po prostu boli. AI ja przeciwników to po prostu chodzenie w naszym kierunku, by uderzyć. Mam nadzieję, że to poprawią. To też może być kwestia tego, że z jakimi przeciwnikami walczymy na początku. To są kryto i ści ścierwojady. Jakby nie oczekujmy od takich potworów wielkiej inteligencji. Mam nadzieję, to są nadal tylko przypuszczenia, że przykładowo zębacze. Będą o wiele bardziej inteligentne, bo są to jednak maszyny do zabijania, podobnie jak cieniostwory. Tu już, mam nadzieję, zobaczymy trochę więcej e, inteligencji w AI, no ale z samego demo nie możemy tego wynieść, więc e, nie napalałbym się na to, osobiście przynajmniej. Można być pochodnią, ale na przykład sprintować z nią już nie. E, co za debil to wymyślił. <laughs> mam nadzieję, że będzie można trzymać ją w ręce, jak postać będzie lepiej doświadczona. Bo to nie była za fajna mechanika w pierwowzorze, z wyrzucaniem pochodni do walki szczególnie, że tak samo sztywno stoi. E, tch, tak, no. Szczególnie walcząc z bronią jednoręczną, mam wrażenie, że powinno się móc trzymać pochodnie w drugiej ręce i walczyć jednoręcznym mieczem. Więc mam nadzieję, że nie oddadzą tego jeden do jednego, że jak, jakąkolwiek broń nie wyciągniemy, to. Pochodnia wypadła nam z ręki. Myślę, że warto będzie ograć. Na pewno będzie miała pewien powiew świeżości względem innych gier. Ale niektóre rzeczy mogą być uciążliwe i będą łatane w modach. No to na pewno. No i sterowanie jest tragiczne na klawiaturze. Zrezygnowali z systemu Alla Kingdom.com, wybór kierunku ataku myszką, więc rozłożyli to na cztery klawisze: lewy przycisk myszy, atak z lewej. Prawy przycisk myszy, atak z prawej. Q, atak z góry. E, atak z dołu. Ehm, tak sobie. Przykładając ręce do klawiatury i próbując jakby w tym stylu walczyć, już mam wrażenie, że lepiej by było zrobić oryginalny system walki, w sensie jak był w oryginale już po prostu trzymamy lewy przycisk myszy i A, D to są ataki na boki, W to do przodu. Bo to, to jak to opisał tutaj, jakie są jak są przypisane klawisze, to, to brzmi tragicznie. To brzmi gorzej niż Space Marine 2, gdzie też do Space Marina 2 miałem spory problem z klawiszologią i to, jak zostały przypisane um dane umiejętności czy ruchy postaci na klawiaturze. To była tragedia. Ja musiałem to dwa razy zmieniać podczas mojego krótkiego gameplayu, bo cała gra zajmowała, kurde, 10 godzin. Klawiszologia dla mnie jest dość ważna, no jednak to wpływa na to, jak nam się przyjemnie gra, jak przez połowę rozgrywki nie możemy się przyzwyczaić do systemu walki, może nawet nie systemu walki, co do klawiszologii całej gry, no to jest to problem spory. No i jak będziemy zmuszeni grania na padzie, to słabo, bardzo słabo. No mam pada, na padzie gram w Dark Souls'y i tego typu gierki, nie, Sekiro, Elden Ring. No w Gotika jednak wolałbym klawiatura myszka. No i ta klawiszologia, którą tutaj przedstawia, jest tragiczna. No nie ma co ukrywać. Blok nieintuicyjnie na kontrolu. Nie jednorazowy blok. Czy parowanie jednorazowe, bo go trzyma jak gardą. Tego się nie potrafi pisać. Półtorej godziny stania w kolejce, ale fajnie było móc zagrać. No to a propos tego, półtorej. Dlaczego nawiązuję ciągle do półtora godzinnego stania w kolejce? Mamy galerię zdjęć. No i to tyle będzie z tej wypowiedzi. No ale nie mogłem się oprzeć czytając wątków, na jak będzie w Corinis. Z racji, że jest to prywatna grupa, to zostawię czarnym paskiem po prostu imiona i nazwiska, ocenzuruję wszystkich, żeby nie było. Ale mamy tutaj ciekawe bardzo opinie. Ktoś udostępnił film, Remigiusz Maciaszka. Borys opowiadał o gotycku Remake, główny ekskurs, Więc, także można już preorderować i mamy 91 komentarzy pod tym. Obejrzałem trochę tego materiału, gdzie tutaj segment o gotyku Remake jest około 12-minutowy. Wytrwałem do połowy, bo nie mogłem słuchać już tego Borysa. Nie dlatego, że gadał jakieś kocopały, tylko po prostu to w jaki sposób mówi bardzo długo przeciągał temat. Gdzieś po drodze jeszcze pięciominutowy w ogóle zmiana tematu na to, że na aplikacji do podcastów Apple mają po 10 tysięcy wyświetleń na podcastach. Jakby, come on. nie dało się tego oglądać naprawdę. Ale już nawet tutaj w komentarzach jadą Borysa. Patrząc na growy gust Borysa i jego opinie o wielu grach, to właśnie przestałem się bać o ten remake. Albo, że po premierze Baldur's Gate 3 Borys gasił każdą radość i zapał roka w podcaście, skupiając się na głównobugach. To było jedyne, co potrafił powiedzieć o grze w tamtym odcinku i odbierał Rokowi jak jakiekolwiek pole do manewru, y, mówienia o niej inaczej niż a ja widziałem Buga. Tak jakby był wściekły, że komuś gra się podobała i tak dalej. No. Można już o się, można się wypowiadać w różny sposób, ale nie wytrwałem do końca tego materiału. Ale też mówił o, o tym, że animacje biegania i to, jak responsywny jest movement w Gotiku Remake, jest do dupy. I nie on jedyny. Lootbox też mówi o tym, jak to Movement jest tragiczny. Nie wiem, co oni tam zrobili. Dosłownie. Nasza postać, zanim się rozpędzi, to biega jak na bieżni przez chyba, nie wiem, sekundę. Nie wiem, input lag jest jakiś posrany. Nie pamiętam, żeby w jakiejś grze tak topornie mi się chodziło. Co więcej, nasza postać ma ruchy jak w kole zębatym. Nie wiem, co oni tam zrobili, ale nasza postać nie potrafi yy, dobrze chodzić. To znaczy, nie możemy precyzyjnie celować, gdzie idziemy. Nie możemy leciutko kliknąć sobie D, żeby pójść tak minimalnie w prawo. Tylko nasza postać idzie albo prosto, albo pod kątem takim. Albo pod kątem takim, patrząc z tej strony. Co więcej, jeżeli klikamy AD, AD, AD AD ciągle, no to w pewnym momencie pomiędzy przeskoczeniem z tej pozycji do tej pozycji nie ma animacji i nasza postać po prostu przenika na drugą stronę. Tak, o, nie? Mam nadzieję, że moje ręce. No ogólnie wychodzi na to, że jest inercja. Także jak ruszamy z miejsca, to nasza postać musi się pochylić, musi się rozpędzić. Czy jest to dobry wybór? No nie wydaje mi się, chociaż ja lubię nawet wolniejsze systemy walki, jak na przykład właśnie w Dark Soulsach. Ale nadal mam wrażenie, że może to być mała bolączka dla fanów i niefanów szczególnie. Dla kogoś, kto pierwszy raz będzie miał styczność z Gotikiem, no to może go to trochę odbić. Co do powolności walki, jeszcze mówi o powolności walki, że walka jest jeszcze wolniejsza niż w oryginale, ale tak twórcy zapowiadali, że im nasza postać będzie się bardziej rozwijać, tym ta walka będzie szybsza. Ciężko tak naprawdę ocenić. Yy, większość ludzi, która grała, wypowiada się dość negatywnie. Nie grałem, nie wiem jak to będzie, mam nadzieję, że będzie dobrze. Yy, oczekuję absolutnego gówna, tak, żeby być pozytywnie zaskoczonym, nie ogólnie. Ale jeszcze widziałem parę ciekawych informacji, na jak będzie w Korinis. Parę odpowiedzi na temat remake'u prosto z PGA. I to było 26 października, więc prosto właśnie z PGA. Przeciwnicy będą wciąż odradzać się co rozdział. Bez respawnów w trakcie jak w oryginale. Kult Expa więc wróci. Fajnie, spoko. Oddają to jak było w oryginale, chociaż no, fajnie by było mieć rozpiętych się przeciwników. Ja jestem akurat fanem osobiście, jak się przeciwnicy respią co jakiś czas, nieco rozdział. No, ale fajnie, że trzymają się oryginału. Dev twierdzi, że drabiny działają. Hmm. Mhm. Jasne. To, to jednak odbiegają od oryginału. No to, no to, no to będzie chujowy remake. Nie potwierdzają ani nie zaprzeczają, że Jacek Mikołajczak wraca jako Bezji. Zostało jednak powiedziane, że nie wyobrażają sobie gotika po polsku bez niego. No czyli praktycznie jednoznacznie stwierdzili, że Jacek Mikołajczyk wróci do. Odgrywania roli bezimiennego? Jeśli tak nie będzie, no to fani będą dość zawiedzeni. Oby tak było. Nadal będą punkty nauki do rozdania. Nadal będziemy uczyć się ONP-ów. Zarąbiście. Orkowie będą mieli bardziej rozbudowane struktury społeczne. No, mam nadzieję, że nie w taki sposób jak w pierścieniach władzy. Członkowie frakcji dbają o swoich. Jeśli zabijesz kogoś z któregoś z obozów i są świadkowie, będą do ciebie niechylnie nastawieni, a w skrajnych przypadkach nie będą chcieli z tobą gadać. Ja myślałem, że w skrajnych przypadkach będą się na ciebie rzucać z bronią, ale no. Okej. Okay. Zawsze fajny element y, tej jakby faktycznie żyjącego świata, jak to określili w trailerze. Nie zaprzeczają, że pojawi się ponownie inne ekstremum. Zobaczymy, a raczej usłyszymy. Czyli też praktycznie potwierdzają. W zespole deweloperskim cały czas dyskutują, czy przy przełączeniu się do obozu bractwa zmienny będzie mógł zgolić się na łyso. Oj, powinien. Mimo, że to nie kanon i nie było w oryginale, to myślę, że powinien. I tatuaże. O tak. Jakiś rodzaj cheatów będzie dostępny. Może Marvin wraca. Oby. Urizel nadal będzie tylko dwuręczny. Nie zrobią jak ze szponem Beliera w Gotiku 2. E, fajnie chociaż. No, trzymają się oryginału z jednej strony, z drugiej strony będzie to minus dla gracza, szczególnie świeżego. E, żadnych tutorial promptów, e, wszystkiego nauczymy się w grze. Też dla fanów bardzo dobre, dla nowych graczy niekoniecznie. No zobaczymy, chociaż no, myślę, że dobrze zrobiony samouczek jest tylko i wyłącznie dodatkiem do gry. Jak ktoś nie chce, to sobie wyłącza te tutoriale, czy prompty właśnie tutorialowe. No dla mnie to jest minus szczerze, no bo prawdziwy fan może sobie wyłączyć i mieć to surowe doświadczenie z gry, a ktoś nowy może się nie połapać. Dziwna decyzja z mojej strony, jakby moim zdaniem. Wraca dziennik i ma być bardziej rozbudowany. Wciąż żadnych znaczników, trzeba będzie szukać dialogów i pamiętać informacje. To akurat wbrew temu, co mówiłem o braku promptów tutorialowych, to to dla mnie jest plus. Szczególnie, że dziennik ma być bardziej rozbudowany, mam ogromną nadzieję, że wprowadzą historię dialogu, bo to jest bardzo przydatne, bo często nam dziennik potrafił pisać coś innego niż wynikało z dialogu. W dialogu nam ludzie mówili jedno, w dzienniku, potem było coś innego. Mam nadzieję, że będzie historia dialogu w dzienniku. Postarają się załatać dziury w lore, odnieśli się do kamieni ogniskujących. Tak, tutaj na pewno mieli na myśli to, że czemu kamienie ogniskujące zostały porzucone? Było 12 czy 13 magów w sumie, zależy którego starzysty słuchać, którzy zakładali magiczną barierę, posługując się tymi kamieniami ogniskującymi i po założeniu bariery je wywalili za siebie jak Luke Skywalker Miecz w The Last Jedi? Yy, trochę tak. ha? Magiczny artefakt. Co prawda, rozładowany, ale w miejscu dosłownie przepełnionym magiczną energią z rudy. Nie mam bladego pojęcia, czemu by mieli właśnie wywalać te kamienie. To jest dość spora luka. Podobnie jak z ilością magów. E, czy tym, że wszyscy magowie na początku byli z kręgu ognia, i potem dopiero po założeniu bariery rozdzielili się na krąg ognia i krąg wody. E, co też potem zostało zmienione w dwójce. Tutaj też muszą. Tą, ten lore trochę scalić, żeby to miało sens. Będzie photo mode, będzie tryb robienia zdjęć, fajnie. Od premiery będzie można grę łatwo modować, ale będą limity. Nie dostaniemy na start modding tula. Nikt, myślę, nie spodziewał się modding tula na start, ale bardzo fajnie, że będzie można ją modować od początku. Oj, polskie community będzie miało bardzo dużo zabawy z gotykiem remake. Będzie system gotowania, inny crafting też, ale bez szczegółów, tak. To mówili na trailerze też, że rozbudują system craftingu. Za parę tygodni dowiemy się, kto podkłada głos pod SNAFA. Jeszcze tego nie ogłosili, więc jeszcze można mieć trochę nadziei, że będzie to makłowić, bezimienny będzie miał ten sam charakter, co w oryginale. I niczego innego bym się nie spodziewał. Jakby mu zmienili charakter, to chyba byłoby słabo. Tak, no i nie był komentarz, że wiele więcej nie powiedzieli. Tyle mamy z panelu. Dostaliśmy też nagranie z tego, jak pokazują porównanie lokacji z oryginału do remake'a którego nie pokażę, bo prosili twórcy o nienagrywanie, zarówno gameplaya, jak i tego, co pokazują na scenie, więc też nie mam zamiaru pokazywać. Wszystko wygląda ładniej, to mogę powiedzieć. Na pewno rozbudowali twierdzę w górach, jest o wiele bardziej obszerna, widać wiele zmian. To samo z miastem orków, jest ogromne i widać, że się wchodzi do miasta orków, że nie jest to jakiś przypadkowy most, który wygląda trochę dziwnie i wchodzimy w jakąś kotlinkę. Tylko wielka brama, trupy wiszące i tak dalej, krew. Widać, że wchodzimy do miejsca, w którym nie powinno nas być. Ale trzymają się tego jakby. Klimatu i lokacje wyglądają takie do rozpoznania. Największą jednak zmianą, którą pokazali, jest miejsce, gdzie zdobywamy kamień ogniskujący z Diego, gdzie walczymy z Trollem, gdzie tam jest bardzo dużo też czarnych goblinów. Ono wygląda nie do poznania. Ono wygląda bardziej jak poszerzenie klasztoru zmiennokształtnych, co jest dla mnie. Z jednej strony przez chwilę pomyślałem tak, no dobra, okej, okay. zarówno klasztor zmiennokształtnych, jak i ta kotlina z trolem były obie na północnej krawędzi mapy, no ale jednak rozdzielają te dwie lokacje, zarówno plac wymian, jak i obóz Quentina, więc są dość daleko od siebie, a wyglądają bardzo podobnie, szczególnie no, jest to taka architektura, która no, nie wygląda ani na ludzką, ani na orczą, bardziej budowniczych albo tych zmiennokształtnych, o ile to nie jest, ta sama rasa przypadkiem, bo są już dywagacje na ten temat, że czy właśnie klasztor zmiennokształtnych to nie jest przypadkiem jakieś osiedle wybudowane przez budowniczych, którym udało się uciec z Jarkendaru. Dlatego myślę, że jak w tych dwóch miejscach będzie podobna architektura, która wygląda właśnie tak obco, ani orczo, ani... Ludzko, tylko właśnie tak inaczej, no to myślę, że mogą iść w tą stronę, właśnie, że hej, tu też były ruiny budowniczych, trochę inne, bardziej nowoczesne niż te, co w Arkendarze potem znajdujemy, bo jednak one powstały ciut później po ucieczce budowniczych z Arkendaru, przynajmniej części, tym którym się udało. No więc rozbudowują, ale jest to zmiana, jednak i niektórzy mogą mieć do tego mały problem. Ale dla mnie nadal chyba koniec końców jest to ciekawsze niż po prostu pusta kotlina z paroma czarnymi, czarnymi goblinami i trolem. Zawsze będzie więcej do zwiedzania, wspinania. Widać tutaj różne właśnie takie elementy wspinaczki jakąś wielką platformę na środku, nie wiszącą, tylko taki jakby na paru filarach. Taką okrągłą platformę, która zakładam jest tą platformą, na której magowie zakładali barierę. I jak teraz się przypatruję, nie pokażę tego, jak to wyglądało na panelu, na PGA, ale to wygląda dosłownie identycznie, jak w tym momencie na trailerze. Dosłownie identycznie. Tylko od drugiej strony, jakby tutaj patrzymy, jest kamera od strony północnej na południe, w stronę powiedzmy starego obozu, i to, co pokazywali, właśnie tą lokację tego kanionu. Gdzie był troll, to od drugiej strony. I tak, tutaj jest w nocy, tam pokazywali za dnia. Myślę, że to jest ta sama lokacja. Więc z 90% pewnością Wam powiem, że tak, to ten element będzie w tej Dolinie. Trolla. No ciekawa zmiana, ciekawa. Bo, bo pokazują jeden do jednego. Najpierw scenę z kanionu trolla, a potem z tym elementem, tą platformą dużą i tymi zabudowaniami i to parę razy z różnych ujęć, więc to ewidentnie jest to samo miejsce. Nowy obóz też wygląda o wiele bardziej świeżo powiedzmy i szerzej, trochę inaczej, trochę jest inaczej rozciągnięty. Jest trochę więcej skał nachodzi, ale za to jest trochę dłuższy ten, ten element, gdzie są pole ryżowe. Pole ryżowe też jest ich więcej, więcej poziomów. No ciekawie. To wygląda. Milten, przystojny mężczyzna. Mam ochotę go pokazać, ale wolę nie ryzykować, że mnie tam THK Nordic, żeby nie dojechał, więc nie pokażę. Milton wygląda bardzo dobrze. Mamy też Fiska, z którego już się na gotikawce śmieją, że jest to Fisk szkoły Wilka, bo wygląda jakby miał kurtę z Wiedźmina po prostu. Znaczy kurtę Wiedźmina z Wiedźmina trójki czy dwójki. Wygląda dość mocno jak zbroja, którą moglibyśmy znaleźć w Wiedźminie trójce, ale dla mnie jest to takie zapełnienie koła gdzie Wiedźmin pierwszy wzorował się mocno. Mam przynajmniej takie osobiste wrażenie na Gotiku. I teraz Goty Remake wzoruje się na Wiedźminie. Nie przeszkadza mi to, szczerze. Uważam to za bardzo fajny smaczek. Dalej mamy generała Lee, który jest zdecydowanie mniej siwy. W sensie nie widać tego siwego pasemka. E, ma po prostu czarne włosy. E, no nie wygląda zbyt poważnie. W sensie nie ma tej powagi w sobie. Tutaj nie jestem akurat przekonany co do generała Lee. Iberion. No, Łysa Pała, co tu dużo mówić. Chociaż brakuje mu tatuaży na twarzy. Nie widzę tatuaży na twarzy Iberiona co jest dość niepokojące. E, wilki, wilki wyglądają przerażająco. Kwiopijce wyglądają zaskakująco jeden do jednego. Dalej z tym takim grubym odwłokiem, który im tam z Visa, e, no, gdzie mają rządło. Jeśli ktoś by mi to pokazał w takiej rozdzielczości, w jakiej to zostało nagrane telefonem ze sceny, pomyślałbym, że to jest gotik oryginał, a nie remake, bo wyglądają tak jeden do jednego te krzepice. E, ścierwojady pokazali, gdzie dalej moim zdaniem to. Dla mnie ścierwojady trochę w złym kierunku poszły z tą czaszką na zewnątrz. Dla mnie oryginał ścierwojada to nie jest czaszka na zewnątrz, to trochę inaczej powinno wyglądać, no ale w takim kierunku poszli, no nie zmienimy tego już, chyba, że mody. No i kretoszczura pokazali. Kretoszczur dla mnie jest najlepszym odwzorowaniem jeden do jednego, może nie jeden do jednego, bo krwepicę przed chwilą wymieniłem, ale jest świetnym odświeżeniem tego designu kretoszczura. Dla mnie kretoszczur wygląda najlepiej ze wszystkich stworzeń. I to by było tyle. Jeszcze parę wypowiedzi znalazłem ciekawych na, właśnie na gotikawce, Na przykład nawiązujące do tego tekstu, który czytałem z gotic.org.pl, gdzie ktoś pisze, w tekście jest wspomniane, że nie można było nurkować, ale można było. Ja nurkowałem, ale nie wiedziałem, którym klawiszem, i chyba użyłem C a do wynurzenia spacji. Ja miałem problem ze sterowaniem, nie wiedziałem jak walczyć i mnie niestety ścierwoja dziobnął i to dwa razy. Więc tutaj też ze sterowaniem ten problem, o którym wspominałem, że dla mnie to podpisanie klawiszy, które tam zostało przedstawione w tym artykule jest gówniane i mam nadzieję, że tutaj trochę, no nie sądzę, że by to zdążyli zmienić. Będzie trzeba się bawić w ustawieniach. Myślę, że każdy sobie znajdzie jakiś sposób na przypisanie. Albo dość szybko dostaniemy moda na rebalans walki, jakieś inne sterowanie kompletnie. Jeśli będzie tragicznie, do tego mam wrażenie modowcy bardzo szybko siądą. Moderze, Nieważne. No ale to chyba byłoby na tyle, co zdążyliśmy się dowiedzieć z PGA, na którym no osobiście nie byłem. Jakbym był, no miałbym doświadczenia z własnej pierwszej ręki. No niestety musiałem korzystać z cudzych doświadczeń, ale mam nadzieję, że materiał wniósł wam trochę świeżych informacji i że się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, jeśli nie, dajcie dislajka, strzelcie suba i wbijajcie na livey tutaj na YouTube i na Twitchu. Aktualnie gram w parę horrorów, ale za niedługo sobie wrócimy do Wiedźmina na dwójki, do ścieżki Rorosza. No i na pewno na premierę będę ogrywał Gotika Remake, także zapraszam i do zobaczenia później. Narka!